Niestety się nie zrobił, ale zobaczymy, czy się zrobi z tylu. Nie, nie zrobił się. Czyli ten z bitylu trzeba po prostu wykopać, ale też luz, wykopiemy go. Polecimy, wykopiemy, to nie jest wielki problem, okej? To nie jest wielki problem, tylko muszę ten róg znaleźć, bo gdzieś mam róg i nie wiem gdzie. Nie wiem, gdzie mam róg. Uważnie. 3000 lajków już? No to nieźle wam idzie. Nieźle wam idzie, ziomeczki. Gdzie ja ten róg schowałem? Może w plecaku? Już o tym mówiłem, miałem sprawdzić. Nie mam w plecaku. Nie. To szybka przebieżka. Na pewno... O, jest! Hej, hej, ho, ho. Gracjan Elo, może zamiast pochodni użyj glowstone'a z netheru. Pozdrawiam. Tak zrobimy, ziomeczku. Tak zrobimy, już nawet to czytałem. Tylko nie teraz. Dobra. Aja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 j
oswajamy smoka. 4000 łapek w górę, to wbijamy 5000 łapek i oswajamy tego smoka, okej? Okay? Znaczy wykluwamy, nie oswajamy. Wykluwamy smoczka. Myślę, że to bardzo, bardzo dobra oferta. Last minute. Tak naprawdę to i tak go wykluje. Coś leci z tego siurka. A, bo to był siurek, no tak, sikał się. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Go smok! Ja pierdzielę, lodowy smok pierwszy na serwerze! Wow! A jedzenia mu nie zrobiłem! Poczekajcie! Jedzenia nie ma, ale dobra, wyklujemy i go schowamy najwyżej od razu. Dobra? Dobra? Możemy tak zrobić, czy nie? Czy musi dostać jedzenie najpierw? Nie, jedzenie, poczekajcie. Jedzenie. Musi być jedzenie najpierw. Bo nie mam nawet skrawka mięsa, nie mam. Przeciki. Wiem, że to się przeciąga troszeczkę, ale musicie mi zaufać. Smok bez jedzenia to nie smok. Musi dostać chociaż troszeczkę żarcia. Go, Manticora, lecimy. A wy w tym czasie możecie wbijać lajki. A ja lecę po jedzenie. Zaraz dorwę jakieś świnie. Tu są na pewno rozległe tereny płaskie, więc będzie bardzo dużo mięsa. Tutaj zaraz obok. Także luzik. Ogarniemy to w trymiga. Tu już mamy płaski teren. O, konie. To moje konie. Ktoś się pożyczył? A może nie moje? O, już są krowy. O, widzicie jak szybko? Widzicie jak szybko? Wsiada. O nie, co się stało? Ty! Pierdzielaj ode mnie! Może kiedyś przyjechać do Łużnej, a poza tym pozdro, ziom, 10 zł. Nawet nie wiem, co to za miejscowość, ziom. Pozdro. Co ty mnie bijesz w ogóle? Jestem na wyprawie po mięso dla smoka. Ty próbujesz mnie zabić? Ty w ogóle... Z kim ty wa... Wow! Minotaur! Jezu! Uciekaj! Skąd on się tam wziął nagle, skubaniec? Się pokazał! Wow! 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 Jaki on był wielki! Pierdziele. Right. Idziemy z nimi. Ja się was nie boję, żeby nie było. Gin! Ścierwo! Ja przyszedłem po mięso. Nie wchodź mi w drogę, bo zginiesz. Rozumiesz? Daj mi tą głupią czapkę. Wyglądasz jak wiking, nie jesteś wikingiem. Jesteś martwa, okej? Okay? Mówmy się. Co to jest? Ja pierdzielę, no. No to rip. Rip, rip, rip. Go, 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 go. Czemu on tak mocno bije? Co to w ogóle jest? Skąd on się tu wziął? Przyszedłem tylko po mięso, a się pojawił jakiś minotaur. Tak z dupy, walczę sobie z laseczką jakąś i nagle minotaur się pojawił. Co to ma być? Nie, no jeszcze lag był. Wywalaj ode mnie, typie. O nie. O nie. Dlaczego to jest takie niebezpieczne miejsce tutaj? Wywalaj. O nie. O nie. Nie mogę zginąć. Woo! Mara! Co to było? Pierwszy raz takie bydle spotkałem. Ja pierdzielę, daj mi spokój. Weź tu... Idź po mięso dla smoka, nie? Bo dziś smok zdechnie.
No luziku, zdobędziesz parę mięsa, nic ci się nie stanie. Ja cię... Minotaur się zrespił. W dzień, kuźwa. Na łące. Na środku łąki, w dzień. Się Minotaur zrespił. A tam było tyle krów obok niego, no. Tak dużo krów tam było. Czekajcie, muszę znaleźć jakąś miejscówę krowią. Krowie miejscówy są bardzo, bardzo nam teraz potrzebne. Musimy zdobyć jedzenie dla smoka. Okej? Okay. Kiedy zdobyłeś smoka? Musisz oglądać odcinki na kanale, to wszystko będziesz wtedy wiedział. O, okej. Okay. Polecimy sobie w dół i w lewo. Mniej więcej tam. I tam będzie duży, zielony teren. Bardzo dużo krów i zero minotaurów. Na pewno. Na pewno! Z owiec też jest mięso, ale tam było za mało tych owiec. Co tam były? 3 owieczki? Ja muszę dopierdzieli całe stado. I dziękuję za nowe suby przy okazji, bo widziałem, że ich sporo siadło. Miło, miło, miło. Miło mi, miło mi. Miło mi, miło mi. Noc się zaczyna robić. O, jakaś krówka samotna. Zbłąkana. No, słuchaj. Złaź z Manticory. Cześć, krowa. Co tam? Elo, ile masz mięsa? Nic mięsa? 8 mięsa. To jest dużo mięsa. Za jedną krowę to jest bardzo dużo mięsa. No, konie. Mały koń i duży koń. Z koni też jest mięso. Bo tu jest bardzo dużo koni. Koniu! Weź mi eksperymentalnie, pokaż, czy daje cię mięso. Nie dają. Sorry, koniu. Sorry. Bardzo mi przykro. Co się dzieje na tym serwerze dzisiaj? Ajajajajajaja. Pozdro Eagle Smok. No ja bardzo chętnie, tylko nie mam jedzenia dla smoka i bardzo mam duży problem, żeby go zdobyć. Ojeju. Ojeju. Miałem iść na płaskie tereny. A, tam są te płaskie tereny. Okej. Okay. Tu Manticora. Juuu. Lecimy. Damy radę, ziomeczki. Na luziku. Gorsze rzeczy już robiliśmy na tym serwerze. Zdobywanie jedzenia to nie jest wielki problem. Na pewno. Na 100%. Wiem, wszyscy chcą zobaczyć smoka. Ja też się nie mogę doczekać, no. Też się nie mogę doczekać. Kupot ekipy, no. Mięso kupię. Podejrzewam, że nikt nie ma oprócz Flotara. A, Flotara nie ma na serwerze. Bo on ma na pewno tę farmę krów. Ja też mam farmę krów, ale mam za mało. Czy owiec ma farmę? Coś takiego. Ja pierdzielę, no czemu tu nie ma żadnych zwierząt? Halo, wieśniaki! Gdzie są wasze krowy? Nieroby. Oho, owieczki. Oj, to całe stado. I o to chodziło właśnie nam. Wjeżdżamy w te owce. Pyk! Hejka! Pyk! Mam mięso? A, to jest inne mięso. Okej, to wyrzucimy sobie. Super! Super! Jeszcze na tym lootingu, na tym mieczu, to już w ogóle ich będzie dużo pewnie. Pyk! 24. I o to chodziło, no. O to chodziło. Co za misiek się odzywa? Misiek, nie odzywaj się. Nie odzywaj się, ja ciebie nie biję. A zaraz zacznę, jak mnie wkurzysz. Wiecznie ma coś do powiedzenia, kurde. Wiecznie. Dajcie mi więcej owiecek. Owiecuniek. W tamtą stronę jest jeszcze trochę płaskich terenów. Tak nie do końca jakby. Hy. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Powiem wam. Czy one mi zaatakują? No nie. Tu jest kot. O, chodź tu. Chodź, dżyzna. Dawaj mięso. Było z niego mięso? Chyba nie. Bardzo słabo. Lud wykop. O, no jak tu jestem, to możemy trochę pokopać w sumie. Przy okazji. Akurat się zrobi dzień w tym czasie, jak ja sobie wykopę trochę lodu. To musi być ten jedwabny dotyk. I grzejemy ten zbity lód. To jest ten. Bardzo ważne, żeby to nie był ten jasny lód, tylko ten... Znaczy nie ten prześwitujący, tylko ten jasny taki. A pozdro, ziomeczku. Lewusek? Nie lewusek. To już kolejny donate. Ale dzięki. Dobra, tu jest. Od niego 2 złote. Tak? Just do it! Make your dreams
Teraz zobaczymy. Paskuda, ty uzostawiłeś mnie obok smoka i zostawiłeś 2 złote. Co? Prawda. Mam Manticore schowaną przy sobie. Że coś się pomyliło. Ile? Dobra, jeszcze byśmy pozbierali tego śniegu przy okazji. Bo śnieg nam też się przyda tam przecież. Tylko muszę wywalić Golden Nugget. I olać to. Pyk! Bardzo ładnie. Więcej zbitego lodu. O ty. O ty małpo! Pierdziela. Pierdzielaj stąd! Ci mówię. Już! Do swojej nory tam. Co? Co ryczysz? Nie rycz! No. Ale piczone. A może być pieczone jedzenie? A pieczone da rady dla smoka? Czy nie bardzo? Kurde, da się zrobić. O, nie to! Super. Od razu będziemy zamieniać. Tylko to trzeba zamienić. Pyk. Mniej miejsca mi to zajmie, no. Ten śnieżek. Może być. Dobra. Chcesz za to. I gicior. Zaraz kupimy troszeczkę i będziemy karmić smoka na luziku. Jeszcze mu trochę śniegu nazbieram. Będzie spokrzyk. Okej. Da mi za darmo, to nieźle. To niezły Hades. Bóg interesów. Ja mu sprzedaję, a on mi daje za darmo. No, można i tak, nie? Jakoś se trzeba radzić w tych ciężkich czasach, nie? Dobra. Jeszcze troszkę śniegu i wypierdzielamy po mięso do Hadesa. Piwnicy? Kurwa, ja nigdy nie byłem w jego piwnicy, ale zaryzykujemy. Dobra, ile już mam tego lodu? Zbija chociaż staka. No, tu jest go dużo. Myślę, że ze stakiem nie będzie problemu większego. Go smog. O, nawet zero problemu, tylko wziąłbym sobie więcej jeszcze. Pipipi, jak już tu jestem. Jak on podsłuchuje live'a! Pozdrawiam cię serdecznie, przyjacielu, który za darmo chcesz mi oddać tyle fajnych rzeczy. Super. Miło z twojej strony. Dobra. Ziu! Lecimy do Hadesa! Wziąć od niego trochę mięsa! To gdzie jest dom? Gdzieś tu. Kopalnia Stinks, to tu będzie gdzieś. Tu jest nowe, tu jest Hades. Jest! Jest! Ona można jest na południe od Krakowa, na wschód od Rzeszowa, na północ od Zakopanego i 45 minut. Jazdy od nowego Sącza. Hehe, może już i tam coś zaświeciło XD2. To nie planuję tam jechać w najbliższym czasie. Plecak? Co plecak? Już mam plecak. A, choć wam, że sobie miejsce zrobię. Spoko, luźno. Damy radę. Potrzebne ci są kości. Wiem, mam kości. Mam troszeczkę kosteczek, także easy. Easy boy. Easy. Musisz zrobić Dragon Meala, żeby nakarmić smoki. Nie to, że od 15 minut latam za mięsem, a teraz ja lecę do Hadesa po mięso, żeby zrobić Dragon Meala właśnie. Także ten. Dziękuję za nowy słup. Wow. Spokojnie. Spokojnie, okej. Okay. To jest lądowisko. Pyk. Wracaj do Pokebola. Gdzie ma tą piwnicę? Ja bym tu miał. O, też tu ma. Jak tu ładnie! Ryr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 y
Patrz, ile jedzenia dostałem za darmo. Ładnie. Dziękuję. Bardzo pomógł nasz sąsiad kochany. Hadesiak. Co on tutaj ma? Jakie laboratorium. No nieźle. Kaktusy? Wow! Wow, te diamentowe tak dużo... Jak to ma dużo miejsca. Ja pierdzielę. No nice. Podoba mi się tutaj. Przytulna piwniczka, nie? Trochę biedna, bo z drewna, ale przytulna. Nie no, dużo kamienia też było, nie? Ale trochę biedą zalatywało tam, nie? Nie to, co u mnie. No patrzcie, fidget spinner. O! Nigdy nie zgadniecie, kto tu mieszka, na pewno. Pyk. Dobra, wrzucimy do pieca te mięso, co mam nieprzepalone. Chociaż nie muszę. Bołny. Tam mam bołny. Dobra. Przecież nie muszę. Patrzcie, ile mam bołnów. No i cacy. Miel. A czemu nie mogę więcej ich zrobić? Co to ma być? Aha. Okej. Okidoki. Nie ma problemu. No problemu, mamy nie. Pyk. Cacy, będzie okej. Py. 17. To bardzo dużo chyba, nie? Tak mi się wydaje. Pyk. Misiek Hades ma dinozaura obok domu, 2 złotych. To nieźle. Pyk. O, już nie mogę. Dobra, 26 milów. 26 milów to jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Jedziemy z tym smokiem. Aj, wreszcie. To będzie ważny moment w życiu tego serwera, a najważniejszy w życiu tego live'a. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i oglądania. Bo to będzie wyklucie smoka! Mojego smoka. Zalewamy wodą. Zamarzaj! No dawaj. No! Windows, bo cię skasuje. No dawaj. Co się stało? Wypadł. Czy to musi być zbity lód może? Może to musi być zbity lód? Co? Zbity lód? Mam zbity lód. Nie ma problemu. Ziomek. No dawaj. No jedziesz. Zamarzaj. No. Dawaj. Tekstury bloku lodu na ładniejszy, pozdrowisz mnie 2 złote. Już lecę zmieniać tekstury, pozdrawiam. Lubię blaski. No jedziesz. No zamarzaj. Zamarz.
Jest! Jest zamarznięty! Frozen Dragon Egg! Co to było? Czemu wyleciało? Co? Co to wyleciało tutaj? Tam jest... Tu się jajo pojawia, a tam jest jajo. Tam jest nadal jajo. Jest Frozen Dragon Egg. A tu się pojawia jajo obok. Gdzie idziesz? Gdzie ty idziesz? Jak to gdzieś tam idziesz? Zamarzło tam pod wodą normalnie. Zamarzło! Jest Frozen Dragon Egg! Co tam za... O, myślałem, że to smok. Się wystraszyłem. Bym się wystraszył się. Czy ja mogę tu już odlać tą wodę, jak już zamarzło? Czy jeszcze nie? Dlaczego się nie wykluwasz, mały smoczku? Zdejmij pochodnie obok. Nie wiem, czy to przeszkadza w czymkolwiek. One nie są tak bardzo blisko aż. Widziałem, jak ludzie to w dzień robili na filmach. Więc wiecie. To na pewno nie to. Już było blisko, nie? Zrobimy, żeby zamarzło i zabierzemy tą wodę z góry. Dragon Egg. O! Gdzie jest jajko? Gdzie jest moje jajko? Ej, to jest błąd przecież! To jest błąd! Michał! Jajko! Nie! Nie może tak być! Nie! Nie! Nie zgadzam się. Ej, czemu zniknęło? Halo, hejka, co tam? Jesteś w domciu? Ojejku. Albo był lag serwera i mi jako znikło, które w ten haczowałem akurat. Rozumiesz? Zamiast smok wylecieć, to znikło jajko samo i nie ma smoka, nie ma jajka. No bo jesteś serwer adminem i pewnie musisz mi pomóc jakoś. Prawda? No. No. Szafirowy, lodowy. Kupiłem go, ty Hagiena. Nie, a chcesz, żeby cię było słychać? Dobrze, to ja włączę cię. No, już cię słychać. Halo? No? Słuchajcie ludzie, Draga kupił to jajko, także on sam tego smoka nie zdobył. Także proszę pamiętać, kto był pierwszy, tak? No to chciałem przekazać. Jaki lamus. No nie zdobyłeś tego smoka sam, kurde. Ale kupiłem. Słuchaj. No? No? Tak, szafirowe, lodowe. Dobra, za 10 minut będę w domu, to wejdę i drzwi oddam. Nie ma problemu. Świetnie. To trzymaj się. Cześć. Hej. Widzicie? To jest błąd serwera, zlagowało się coś. Tak się nie robi, że się nie pojawia smok. Czemu się nie pojawił?
Musimy obejrzeć film instruktażowy, jak się wykluwa smoka. Bo nie działa. Oh, baby, it's ice and fire hatching egg. Hey, Platinum Fox here. You can call me Platinum. Zamknij się, pokaż jak się te smoka, jak się haczuje, typie. O, tu mam jakiegoś ziomka. Czekajcie. My to sprawdzimy. Sprawdzimy to, okej? Okay? Patrzcie. Patrzcie, ile on lodu nawalił. Więcej lodu trzeba. Było za mało lodu najwidoczniej. Widzicie? I on ma ten solidny lód. Ten zbity lód ma. I ten. I z tego zbitego lodu zrobił dookoła wszędzie. Nie tylko tak jak ja, że tam cztery tylko wokół. Zrobił taki solidny dookoła. Się zaloguje na serwer może jednak. Bo wiecie, żeby nie było, że ten. O, jajko. Czy ja je mogę zdjąć teraz tak po prostu? O! Ale jestem dobry! To jajko to już jest. Widzicie jak on to zrobił? Nie tak głęboko? I zabudował dookoła. Tak zrobimy. Wszystko będzie subcio. Pojawiło się jajko. O, nie teraz. Wykluwam smoka. Zadzwonię do Michała, że wszystko już jest w porządku. Dobrze? Jest 10 w nocy, ja do niego dzwoniłem. Ale to Michał dobry, że odebrał, nie? Nie przez to. Wykluwaj jakieś smoka. Nie. A ja wykluwałem. No cześć. Bo jak się przelogowałem na serwerze, to jajko się pojawiło z powrotem. Także nic się stało, nie spiesz się tam. Spokojnie maluj włosy na blond. No, to ciumki, buziaczki, hejka. Spoczko. Ajajajajaj. Widzicie? To było tylko niegroźne zdarzenie. Hurra dla niegroźnych zdarzeń. Musimy zrobić solidne lodowe te. Leżę tutaj. A pochodnie nic nie robią na pewno, bo on to w dzień tam haczował i mu działało, więc... W dzień haczował, się nie stopiło, to tutaj też się nie stopi. I za głębokie było też. To niedobrze. Pochodnie muszą wrócić, bo... Kurde, jest za ciemno. Jeszcze mi wypierdzieli to jakiś... O, widzicie? Ach, dobra. Pierw woda, tak? Poczekajcie. On najpierw zrobił wodę i wrzucił tam jajko. Okej. No przestań sikać z tego siura! Kto cię prosił? No ale wodę już mamy. Chyba nie o to chodzi. Na spokojnie. Wszystko wygląda tak jak u tego ziomka, okej? Okay? Wszystko wygląda tak jak u tego ziomeczka. Mikrofon, no przecież się wyłączył, nie? Witam wszystkie nowe osoby, zapraszam do subowania. Gramy w Minecrafta dość często. Live'y też są. Weź pochodnie z ręki. Zabieram. On nie miał w ręce pochodni. Mamy jajo. Wrzucam jajo do wody. Pyk. Pojawiło się. No dawaj, Smoćku. Go! Gdzie on jest? No nie działa to w ogóle! Nie chcę zamarznąć! Czemu jest takie proste tajmowanie tego, wykluwanie smoka zwykłego, a tego jest takie trudne? Abu Elo, żeby cię pocieszyć, powiem, że razem z Bladim masz pierwsze miejsce egzekwo wśród moich ulubionych youtuberów 2 złote. To mnie pocieszyłeś. Dzięki. Buduję bardziej to takie klockowate. Pod spodem też dam lód.
Jestem... Już jestem troszeczkę rozdrażniony, nie? I cały czas się boję, że mi coś zniknie. Dobra, tu już było? Było. Okej. Okay. Co się dzieje, że ten... Co to za softbox mi tutaj? Halo? Przestań świrować! Nie masz kiedy świrować, tylko jak jajko wykluwam? Cały obejrzyj ten filmik. Cały obejrzałem. On nie pokazuje, jak buduje to, on tylko pokazuje gotowe. Wiesz? Gotowe pokazuje. Wrzuca tam jajko do środka. To jajko momentalnie zamarza, tak jak u nas zamarzało. Przez chwilę zamarzało, widzieliście, że zamarzło. Tylko, że później odmarzało, nie wiem dlaczego. No przestań siurać, no! Co za kiep? Powtarzaj to, ono będzie wyskakiwać. No zauważyłem, że wyskakuje. Że nie ma problemu. Jest! Jest! Zrobiło się od razu, patrzcie! No dawaj! No dawaj, smoczek! No dawaj, smoczunio! Go! Go! No! No! Chodź! Wykluj się! Już zamarznął! Zamarznął tak jak na filmie! Już wszystko jest okej! Okay. No! No dawaj! No wykluj się! No dawaj! No! No go! No rozwal głową ten lód! Dawaj! Rozwal! Rozwalaj! Zioń lodem! Rozgryź to! No jedziesz, no! No dawaj, no! No wszyscy czekają, no! 7500 osób czeka, aż się wyklujesz! No wykluj się, no! Nie patrzę? Patrzę. Nie patrzę? Patrzę. Nie patrzę? Patrzę. No już! Ja, no... Jest! Jest! Siema! Ale jesteś ładny! Gdzie idziesz? Jaki fajniutki! Chcesz jedzonko? Masz jedzonko! Masz! Wow! Urósł! Chowaj się do trąby! Schowałem go do trąby! Uuu! Ale ładniutki był! Chcieliście go? Daj, wydmuchujemy go! Wydmuchuj! O, jest! No hejka! Masz amciu? Amciupa! Czemu on dostaje obrażenia? To jest złe jedzenie dla niego. Tu staje obrażenia. Czemu dostał obrażenia, jak mu dałem jedzenie? Nie mówcie, że on coś innego je. Co? On je coś innego? Dostał obrażenia? Normalnie dostał obrażenia, jak mu dałem jedzenie. Czemu tak? No dawaj. Czemu dostał obrażenia? No wykluj się, no. Znaczy pokaż się. Czemu te wyciąganie z trąby tak długo trwa? Halo! Tak ma być. Dobrze jest, tak ma być. A, czyli nie można go karmić za często, tak? Oj. O, jest. Już ma całe życie. Jogi fajniutki! Jak jemu się tu podoba? On sobie chodzi i mówi, o, to moje leże, jak miło, jak fajnie. Chyba cię muszę zamknąć tam w środku jednak, bo bardzo uciekasz. Bardzo jesteś uciekającym smokiem. Smoczku, smoczku, smoczku. Ale jesteś piękniutki. Już ma 28 życia. Bardzo dużo życia jest. Jej! Mały smoczek chodzi na spacer. No co? Co tam? Co to? Poszedł spać! Poszedł spać! Spać poszedł! Na pewno wykluwał jajka w swojej dziewczynie. A ty mu dzwonisz o swoich problemach z jajkiem i... Patrzcie! Lulu poszedł spać! Zieje ogniem przez sen! Znaczy tym! Zimą! Zimą zieje przez ten! Ale Lula sobie, patrzcie! Lula! Lulajże smoku! Rośnij duży! Jak urośniesz już! To zjesz ludzi, lulajże smoku, niech rośnie gęba, jak będziesz wielki, to zamrozisz diabeła. Haha, ale ładny, patrzcie, cudo, cudo, ja, GG Smok,
Gigi Smok, śpi sobie! Patrzcie! Jaki fajny mahogan! O! Puścił tutaj coś! Coś tam zionął tą zimą! Zionął zimą troszeczkę! Ajajajaj! Zaraz przyjdzie wujcio diabeł! O kurde! O kurde! Patrzcie! Gigi Smoku! Zimowy smog, jaki malutki! Maniuniek taki, może tam mu było za ciepło przy tych pochodniach i mówi, wiesz co, ja tu sobie pójdę tam w kimę, przywalę troszkę ten, troszkę w chłodeczku. Ale ładny. Chyba go schowamy, co? Schowamy go, bo on śpi teraz, to mogę go schować z powrotem do roga. No nieźle. No, znowu zionął. No, bardzo ładny, nie? Bardzo ładny. Ja! Ale faniuni! O, wstał, obudził się! Patrzcie, oko twój, jaki ma fioletowe oko! Co tam gaworzysz? Co tam? Idzie do mnie! Lubi mnie! Nie! 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 Wow, schowałem go! Jak on uciekł już! Jak mi chciał zwiać! Muszę pozatykać te dziury! O, dawaj mi glowstone, ziom! Skubaniec chciał spierdzielić! Ja ci dam! Ja ci dam uciekanie! Dawaj glowstone. No. Co to by było? Co by to było, jakby mi zwiał? Chodź, glowstone ci dam tutaj różne. Jaki mały spierdzielacz. No tak. Mały uciekinier nam się trafił. Taki rozwydrzony troszkę. Dobra, zrobimy ci zagrodę z lodu. Taka lodowa zagroda troszeczkę będzie. Tu. Dobra. Lodowa zagroda. Włożymy cię tam do środka. Karm go na maksa. Nie no, co ty, przecież dostaje obrażenia. Nie możemy go tak karmić, bo będzie ten. Będzie głodował, znaczy będzie chorował. Już chorował troszeczkę. No, pojaw się. Czemu ty się tak długo przyzywa go? Nie kumam tego. O, trzeba puścić. Aha, okej. Okay. No hejka. Co tam crazy? Gdzie próbujesz spierdzielić? Chodź, dostaniesz zamciu. Smoczek! Chodź tu. No chodź, dostaniesz jeść. Chodź. Kidzi. No chodź, nie jesteś koniem. Chodź, zjesz, chodź tu. O, chodź, tu, na lód. Na lód. Nie chcesz na lód, to masz jeść. No i znowu dostał obrażenia. Ale ma więcej HP, ale mu spadło. Kurde. Strasznie ryzykowne jest to karmienie. Dostaje obrażenia, bo zwiększa mu się ilość HP. To mogę go tak robić, tak? I pojawiać, i on ma już pełne HP. Go znowu karmić. I znowu go schować. I pojawić. I znowu ma pełne HP. I już coraz większy jest. No lubisz mnie, tak? Weź tu nie siuraj, ci mówiłem już! Ja pierdzielę. Gdzie on zwiał? Nie wiej. Już się zajmuję. Tutaj tą dziurą. Nie martw się. O, diabeł! Ha! Aha. Jej! Jaki ładniutki! Skubaniec, smoczek mały. No. Lol, on nie dostaje obrażeń, on po prostu ma więcej życia, więc tak jakby je traci 2 złote. No, zauważyliśmy to już, dzięki lol za donajcika. Ale ładny. Pyk. I znowu. Pyk. Już jest większy, 39 HP. Ajajajajajajaj. Masz jeszcze jedzonko? Znowu urósł? Z kawał smoka jesteś. Ja się boję go 2 razy nakarmić, bo mi zdechnie i co ja wtedy zrobię? Karm do końca. On nie zginie od karmienia, on na pewno. A później będzie, a daj się nabrać.
Dałeś się nabrać. Pyk. Pyk. Jok już jest wielki. Możesz karmić, spamić. Dobra, damy mu dwa razy. O, dałem dwa razy. O! Rośnie! Jej! Chodź! Tu zaraz będzie wylatywał stąd. Już nie mam jedzenia. Jaki jest bydlak już! Jaki jest bydlak! Wow, jak ryknął! Podoba mu się tutaj. Nie podoba mu się, że go zamknąłem chyba. O kurde. Wody zablokuj, bo się utopi. Ta. Co ty, nie przesadzaj. Nie jest taki głupi. Dobra, chowam się. I grzejemy. Otworzymy ci klatkę. Tylko to trzeba skończyć. Tu trzeba zamurować wszystko. By on miał bezpiecznie tutaj. Usuń światło, bo mu za gorąco i ucieka. Coś. Nie przesadzaj. Nie przesadzaj, ziom. To... Śniegu nie potrzebujemy, tego jeszcze nie potrzebujemy. Tego też na razie nie potrzebujemy. Potrzebujemy... Szizelka. O. Gdzie jest mój pet? Tu jesteś, hejka. Bo musisz mi naprawić rzeczy, ziom. Dzięki. Dzięki! Dobra. Tu. Pyk. No i cacy. I cacy. Dobra. Ty tu. Grave Petik jest tu. Tu ty masz kości. Bardzo mało mam kości przy sobie na Grave Peta. Przydałby się więcej. Dobra, chyba tutaj, tu już nie wejdzie, nie? Myślę, że na taką wysokość to spokojnie styknie. Spokojniutko. Tu zrobimy tak. Idę stąd. Sorry, ale ten. Pyk. Okej. Okay. O, nie dałem na samej górze chyba. Chyba na pewno. Mamy smoka! Szymon Skowronek, cześć, plaga, jesteś najlepszym youtuberem, 3 złote. No siema, Szymon, dzięki. Dzięki, miło, miło. Pink! Ale mu zabudujemy. Ale będzie miał tu twierdzę. Nikt mu nic nie zrobi. Będzie tutaj lodowa jaskinia dla smoka. Pyk. Pyk. Skubaniec jaki już jest wielki, nie? O, zostały mi tylko dwie. To innym razem to skończymy chyba.